Witam Was z mojego zaplecza socjalnego. Proszę Państwa, jak nie oglądaliście moich wcześniejszych filmików, to możecie sobie zobaczyć, tak wygląda moje zaplecze socjalne. Są tu różne drukarki 3D, takie biureczko, na którym jest komputer, przy którym różne rzeczy rysuję, projektuję, tworzę i tak dalej, i tak dalej. A film nagrywam w związku z tym piecem, który teraz widzicie. Jest to piecyk, który kupiłem używany w 2020 roku za całe 250 zł. Był uszkodzony, został przeze mnie naprawiony, mianowicie uszkodzeniu uległo. O, nie będzie tego widać dobrze. W każdym bądź razie uszkodzeniu uległa tutaj ta blacha od wsypu towaru do spalania. Została przetarta i przekorodowała dokładnie tu, w tym miejscu. Tego już nie będzie widać, to jest brudne, bo tu się w tym piecu pali codziennie. Po prostu była przetarta, tu jest kołnierz wodny i woda się lała. Ja to oszlifowałem, wyczyściłem, zaspawałem. W 2020 roku piec działa do tej pory jak ta lala, bez żadnych przeszkód. Taka instalacja jest tu centralnego u mnie zrobiona, jest trochę grzejników. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj jeden grzejnik, mamy tutaj drugi grzejnik. Tu jest łazienka, jest kibelek, jest pralka, jest szafka. Boiler nawet duży, 250 litrów. Można się wykąpać, ponieważ też jest prysznic. Prysznic drewniany. Niestety nie będzie tego widać. Będzie widać, zaświecimy światełko. O, widzicie, mamy tutaj taki prysznic. O, tu jest wszystko, tak to wygląda. No i umywalka z drewna wykonana, właściwie nie z drewna, a ze sklejki, również zrobiona przeze mnie razem z takim zmyślnym odpływem. Taką umywalkę kiedyś zaprojektowałem i wykonałem. Jak widzicie, jest ona nietypowa, ma taki ciekawy kształt, polakierowana kilkoma warstwami lakieru do jachtów. Tam macie odpływ, tutaj taka wylewka z fajnymi retro korkami, ale nie o tym ten film nagrywam. Grzejniczki, jak widzicie, tu, tam mamy grzejnik, tu jeszcze troszkę grzejników, u mnie jest jeden, tu mamy grzejniczek, kolejny mamy tam, tu nagrzewniczka, oczywiście to wszystko funkcjonuje. Tutaj mamy dużą nagrzewnicę z chłodnicy od auta ciężarowego, tutaj jeszcze jeden grzejnik. I tam jeszcze jeden grzejnik. Cała instalacja zrobiona, jak widzicie, tak naprawdę tylko na jednej stronie, czyli tutaj cała ta część, ona jest ogrzewana. Druga część, która jest tutaj, jest nieogrzewana. Nie mam tu żadnych grzejników wyprowadzonych. Także tak wygląda instalacja centralnego ogrzewania w moim warsztacie. Tutaj w tym pomieszczeniu, to jest pomieszczenie socjalne, jest tu umywalka, blacik taki, trochę tak jak mówiłem wcześniej, drukarek stoi. Do meritum przechodzimy sprawy, mianowicie z racji, że rozbudowuję sobie system tutaj zdalnego sterowania, chciałem poprawić konfigurację centralnego ogrzewania, a dokładniej w dzisiejszym dniu ta pompa, która ma ręczną zmianę prędkości pompowania, zostanie wymieniona na pompę z sterowaniem po PWM-ie. Pompę już zakupiłem. Jest to pompa dokładnie taka sama. O, nie widać jej, bo jest w foliówie. Jest to pompa dokładnie taka sama, jaką zakupiłem chyba w tym roku, albo w poprzednim roku, ja już nie pamiętam, do instalacji centralnego ogrzewania w moim domu. Taka pompka AMG 25/80/180, tak jak mówię, ze sterowaniem po PWM-ie. Mam tu razem przewodzik do sterowania po PWM-ie, 3-przewodowy. No, także dzisiaj taka robótka będzie tutaj zrealizowana.
zostanie delikatnie zmodernizowane. To co jeszcze będzie zrobione tutaj? Tu jest błąd, ponieważ tu mam zamontowany czujnik temperatury od temperatury układu CO. Jest on w niewłaściwym miejscu. Zostanie on również przeniesiony tu na dół. No i zabieram się właściwie za robotę. Także widzimy się ponownie za chwilę. Mamy to. Jak widzisz, pompa zamontowana o 180 stopni. Tak, żeby pompa wylądowała od strony ściany. Nie zamontowałem zaworu, ponieważ stwierdziłem, że nie jest to konieczne. Ilość wody zgromadzona tu w tych rurkach i w zbiorniczku wyrównawczym, który znajduje się ponad sufitem na poddaszu stodoły, jest niewielka, więc zlanie tego zbiorniczka nie jest tutaj problemem. Na piecu mam zawór tu, więc mogę go zakręcić. Mam zawory od bojlera i mam zawór od wyjścia już wody zasilającej, wody ciepłej na grzejniki, więc mogę to pozakręcać wszystko bez problemów i zleci mi tu raptem może z 5 litrów wody. Zbiornik wyrównawczy nie jest bardzo duży, nie jest tu duży wymagany. Wodę zlać mogę przez ten korek w tym trójniku bezproblemowo, więc nie zdecydowałem się zamontować dodatkowego zaworu jeszcze kolejnego. Zostawiłem tak jak było. I tak jak mówię, jedyne co zrobiłem, to obróciłem o 180 stopni zespół montażowy do pompy. W tym momencie tak to wygląda. Pompa już pracuje, już przepompowywuje wodę z pieca na układ. Teraz pozostało mi podłączyć pompę do sterownika. Jest to stara płytka, pamięta lata 2019. Pracuje tu dzień w dzień bez przerwy. No i widzimy się ponownie już niebawem. Pompa została zamontowana, jest podłączona w układzie, pracuje już, sygnał PWM dopięty. Jak widzisz, tu w tym miejscu wchodzi PWM. Zdecydowałem się na zakup tej pompy, ponieważ mam opanowaną obsługę tej pompy pod względem sterowania i wiem, co ona potrafi, a jest w zupełności wystarczająca wydajnością na moje potrzeby. Poza zainstalowaniem pompy wykonałem również dodatkowe prace, a dokładniej zmieniłem położenie czujnika temperatury wody wychodzącej z pieca, który znajduje się w tym momencie w tym miejscu. Jest to już prawidłowe jego miejsce. Wcześniej znajdował się wysoko na rurze i nie działał prawidłowo. Tu nie będzie już tych problemów. Znajduje się przed zaworem kulowym, który jest tutaj dokładnie na miejscu rozgałęzieniu pomiędzy częścią grawitacyjną. Gdyby pompa nie działała, to jeszcze troszeczkę grawitacja tutaj działa. A właśnie wyjściem zasilania pompy. Więc teraz odczyty będą już prawidłowe. Oraz dołożyłem dodatkowy czujnik temperatury na powrocie do pieca. Znajduje się on w tym miejscu. Również na takim zejściu się dwóch obiegów. Ponieważ mam tu jakby dwa obiegi. Część instalacji centralnego ogrzewania lewą i część instalacji ogrzewania centralnego prawą. Dlatego tak to tutaj wygląda, jak wygląda. Dokonałem również
instalacji, integracji układu sterowania pracą pompy w systemie Home Assistant. Wygląda to w ten sposób, jeżeli chodzi o warsztat u mnie. Mam tu taką zakładkę warsztat. Na warsztacie mam możliwość sterowania, powiedzmy, że oświetleniem na samym warsztacie. Poza tym mam w systemie Home Assistant czujniki temperatury, jaka temperatura w pomieszczeniu socjalnym, czyli w tym pomieszczeniu, w którym aktualnie się znajduję, w warsztacie, na podwórku, na zewnątrz. Mogę załączyć boiler, wysterować zawrot centralnej wody użytkowej itd., itd. Oraz dodałem również możliwość płynnego sterowania samą pompą obiegową. Mogę ustawić prędkość, jaką potrzebuję. Natomiast urządzenie w tym momencie jest w cyklu pracy automatycznym i steruje się samoczynnie. Jak widziałeś przed chwilą, z powrotem wróciło na ustawienie zadane. A ustawienie zadane jest zależne od temperatury, która wypływa z pieca. I prosto mówiąc, im wyższa temperatura, tym szybciej pompa kręci. Możemy również wyłączyć pompę. Pompa włączy się samoczynnie za chwilę. Mamy również tutaj informację zwrotną o aktualnej prędkości obrotowej pompy, aczkolwiek ta informacja nie jest wiarygodna, gdyż nie wyskalowałem jeszcze jej poprawnie. Po prostu jest ona tylko dla mnie taką informacją. Mogę zwiększyć bardziej prędkość, ale odświeżanie nie spowoduje tu gwałtownej zmiany. Pobieram dane co 10 sekund. Pompa za chwilę przez automatyzację w Home Assistencie wróci do swojej prędkości. Jak widziałeś, nastąpił powrót. Tak wygląda pulpit, jeżeli chodzi o komputer. Jeżeli chodzi o telefon, to oczywiście tu w telefonie jest to samo. Dla przykładu możemy wyłączyć pompę. Jak słyszałeś, pompa uruchomiła się z powrotem. I teraz spróbuję przyspieszyć pompę, a ty słuchaj, czy zwiększy prędkość. Myślę, że słyszałeś, że pompa przyspieszyła. A więc jeżeli chodzi o integrację pompy obiegowej sterowanej po PWM, to integracja została zrealizowana. Wszystko działa jak należy. No i co? I za chwilę biorę się za wiatrak, który do mnie przyszedł. Także niebawem kolejny film, a ciebie już teraz zapraszam na niego. I jeśli możesz, to na koniec filmu proszę cię o łapkę w górę, bo wiesz, że mi to się przyda. A ciebie, drogi widzu, to nic nie kosztuje. Pozdrawiam, trzymaj się gorąco i cześć.